burmistrza miasta Olsztyna, pana Andrzeja Lubomirskiego. Bardzo serdecznie witam zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynie, pana Czesława Kokarskiego. Dziękuję bardzo serdecznie i jednocześnie witam i jednocześnie dziękuję przedstawicielom telewizji lokalnej w Olsztynie za to, że już rozreklamowali naszą imprezę i w tej chwili upamiętniają ją na taśmie kinowej. Witam serdecznie przedstawicieli prasy w osobach pani redaktor naczelnej z Głosu Olsztyńskiego, panią Annę Domagalską. Punktualnie o godzinie 14 sołtys Kębowa otworzył imprezę. Licznie przybyli słuchali zespołu wokalnego z Kębowa. Dzieci prezentowały piosenki znane chyba wszystkim, ale przecież nie o to chodziło. Wystąpił również zespół taneczny Małe Kębłowo, prezentujący różne tańce regionalne i rytuały ludowe. Nie zabrakło również amatorskiego zespołu teatralnego z Olsztyńskiego Domu Kultury. Jak zawsze sołtysowa zachwyciła słuchaczy opowieściami ze swoich wycieczek. Ojciec śpi, obudzi się, będzie zły. Cynk, cynk, szczęk.
idzie, uciekaj. Z rana, pięknie ubrana, stoi w okienku, jak malowana. Stoi w okienku, jak w doniczce kwiat, oczy pełne łez, zamknął jej się świat. Ojcu, matce, słonim się. Hej ha, dziewczyno, będziesz moją jedyną. Hej ha, niewiele, będziemy się wesele. Hej ha, wesele, za trzy, cztery niedziele. Hej ha, raz, dwa, trzy, będziemy bachcały ci. Hej ha, od ucha, weselisko. Ucha, ha. W międzyczasie na płycie boiska odbywały się mecze piłki nożnej. W pierwszym meczu zmierzyli się odboje z Bursztyna z Dementem Głową. Jak przystało na towarzyskie spotkanie, podejście było typowo rekreacyjne. Mało było fali, a mecz rozgrywany był w miłej i przyjaznej atmosferze. Cieszy fakt, że chce się jeszcze komuś czynnie spędzić wolny czas, uprawiając amatorskie sporty. Zgodnie ze starym pożykadłem, że sport to zdrowie. Wykończam jak nie rozstrzygnięto, co jest lepsze. Wynik remisowy 0-0. W drugim spotkaniu zmierzyły się reprezentacje Dęby Kębłowa i Topoli Łuczyszczek. Mecz rozgrywano w ramach walki o mistrzostwo A-klasy. Sprawdziło się to, że gospodarzom pomagają nawet rosnące wokół boiska drzewa. Wysoko wygrali 3-0, dwie bramki strzelił Adam Puta, a jedną Zbigniew Tomasa. Spółdzielnia mieszkaniowo-własnościowa Adamowo informuje wszystkich zainteresowanych, że posiada jeszcze do sprzedaży mieszkania w trakcie budowy o powierzchni od 40,6 do 74,6 m2. Cena za 1 metr kwadratowy wynosi 640 zł. Lokalizacja budynku na osiedlu w Komorowie koło Wolsztyna. Informacji udziela Biuro Spółdzielni Komorowa 20. Telefon 3131, wewnętrzny 317, w godzinach od 7 do 15. Uwaga mieszkańcy! Wznowił swoją działalność handlową sklep rybny przy ulicy Polnej. Naszym klientom oferujemy w ciągłej sprzedaży całą gamę przetworów rybnych. Szeroki asortyment konserw i sałatek, ryb wędzonych i ryb mrożonych. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 18, w czwartki od 8 do 16, a w soboty od 9 do 13. Przyjdź, a zobaczysz, że tylko tu zrobisz zakupy, o jakich marzysz.